Dotychczas żłobek funkcjonował jak zakład opieki zdrowotnej. Był zatem obwarowany takimi przepisami lokalowymi i sanitarnymi jak szpital. Te usługi były nie dość drogie, to jeszcze rzadkie. W Polsce tylko 2% dzieci w wieku do lat 3 objęte są opieką, która umożliwia rodzicom godzenie ról wychowawczych i ról zawodowych. Dlatego takie ważne jest, że Sejm uchwalił ustawę, która proponuje młodym rodzicom różne formy opieki nad dziećmi. Jest to z jednej strony zarówno żłobek, który już nie jest ZOZ-em, jak i klub dziecięcy, a także indywidualna opieka nad dziećmi, czyli rodzaj niani samorządowej lub indywidualnej niani, która zatrudniona przez rodziców, jej zatrudnienie będzie wsparte przekazaniem składek zdrowotnych i emerytalnych wspierającej jej zatrudnienie.